Dobra. Uwaga! Mamy pierwsze zamówienie! Chicken burger menu, czyli frytki i burger, dwa razy! Dwa razy już, chicken już, burger. Już, dwa razy frytki, burgery i tak dalej, wszyscy te roboty! Już to trzeba wywalić, to nikomu niepotrzebne. Panie kierowniku! Standardy sanitarne? Po co to komu? Pierwsze słyszę to. Proszę pana kierownika. Co? Standardy sanitarne powiedziałeś? Co? Bułeczki będą zdrowe, takie upieczone, świeże. Nie powiem ci. Dobrze, jak coś na ziemię upadnie, to wezmę. Dokładnie, zasada 5 sekund. Właśnie. Tutaj, cyk. I tak to właśnie wygląda. Odwrócę się i za chwilę jakaś bułka znika. Przynajmniej się chce ci rozkroić. Dobra, O, nie udało się. Załadowałem. Uwaga, pierwszy wydany posiłek. Siup. Dziękuję. Podziękował. Dobra, bułeczkę idzie ukraść teraz. Proszę pana, bo tutaj mamy szczury w restauracji. To weź je do garów albo coś, nie wiem, zjemy sobie je. Boże, nie wiem, nigdy u Durka nie pracowałeś? Mam mięsko. Ja to dam. Dziękuję. Masz. Dobra, ja dam nuggetsy, Dobra, i cyk dla pana. Nuggetsy, ruszać się tam. O, wszyscy zadowoleni. Wszystko umyte, pięknie, ładnie. Tu bułeczka. Tu szyneczka. Ej, tutaj jesteś nożyk. Pewien tego chłopa, co go zatrudniliśmy do smażenia? Nie, ale przynajmniej jak zabraknie nam prądu, to będzie miał latarkę. Tylko nie wiem, czemu fapie podczas tego, ale już trudno. Tam szkoda gadać o nim. No, mówił, że nabija kroki. Specjalny sos. A to jest specjalny sos. To jest firma. To jest z miłości, to jest z miłością. Miłość. Bułeczki, brakuje bułeczków. Nuggetsów to nie o to też chodziło, nie. Gdy mówiła, że trzeba całą siebie dawać do tego. Tak jest lepiej. Wkładać całe serce do tego. A potem wkładam nie tylko serce. Właściwie. Cyk, co ty chcesz? Dwa nuggetsy to dla pana. Cyk. Jest coś mi nuggetsy może? Panowi już wystarczy. Pan zjadł. Dziękuję, chłopaczku. Ile masz na co? Chicken burger wagon? Na czarno? Nikt tu nie pracuje na czarno? Znaczy, pracuje na białe. Każdy jest biały. Ej, no rasizm, jakie na czarno? Na ciemno pracujesz. O, właśnie. Proszę państwa, ja jestem tutaj... studentem. Zastraszany. O, umowa o dzieło. Umowa? Wiedziałem, żeby iść na jabłka. O, tam by ci nawet umowy nie dali, a my przynajmniej damy ci umowę. Pięć minut. Tak wodę marnuje? 5 minut dziennie masz przecież przerwy. Przerwy. To on ma przerwę? A czemu ja nie mam? Bo ty nie idziesz Bo ty nie potrzebujesz. Bo ty nie palisz. I pamiętajcie, mamy dużo wody, to jest woda z kanałów ściekowych. Ktoś tutaj wyrzucił nuggetsa. Widocznie to się kiepsko nuggetsa smaży. Klient nawet stwierdził, nie chce. I nie ma, i nie wziął. Bo jest, aha. A potem będzie, co wy źle wydajecie, a będzie na mnie. No, jakbyśmy źle wydawali, to by nam nie dali takich dobrych opinii. No właśnie, jesteśmy najlepszą restauracją w okolicy. O, co pan chce? Chicken burger menu? Dobra, fryteczek brakuje, pany. Nie sądziłam, że można mieć 5 gwiazdek, będąc restauracją fast foodową. Oj, tak. To są gwiazdki Michelin. No, Ej, ale czekajcie, co gwiazdki... Jakieś pustki tu są. Odkąd prowadziliśmy płatności kartą, coś co tu pustki. Myślałam, że będzie na odwrót. No właśnie dlatego tak szybko nam teraz idzie, że nawet, wiesz, klientów nie ma. I siup dla pana, 4 nuggetsy, 5 sekund czekania, napiwek się należy. Już wiem, czemu Magda Gessler się zajmuje tym gotowaniem, przecież to się tak dobrze ogląda. Dokładnie. Niedługo mój kanał się stanie kanałem kulinarnym. No, będziemy gotować. Mam kuchnię swoją, więc zapraszam do kuchni. Piątka. Siup. O, siema, cześć, o, czemu cześć. Czemu ty mi chodzisz po Mogę pomacać twój bebek? Nie. Bo ja jestem nie. Hamburgerem. Nie. Idę zapraszać Dzień dobry, chciałbym zamówić hawajską.
Hawajską chciałem zamówić. Dryn, dryn. Won. A pan chce z frytkami. A chce pan hawajską może? Mamy tutaj na stanie. O, to wygląda niesamowicie, pan twierdzi. No, mam klient chce hawajską. Hawajska raz. On sobie chyba wziął na wynos coś, bo widziałam, że ma tę papierową torbę. Nie, on zapierniczył nam. Bułeczki się kończą. No, to prawda. Szymon, zamawiaj bułeczki. Już zaraz, chwila, nie nadążam. Nie za to ci płacimy, widać, żeś się opierniczał. Ale widać, że student nic nie umie. Mu nie płacimy. Ej, wiecie co? Ja podziękuję, bo właśnie ktoś mi zeżarł bułeczkę na moich oczach. Ja nawet nie zauważyłem kiedy. I górna część bułeczki mi powiedziała papa. Ej, za moich czasów tak nie było. Ja tu pracuję od 30 lat. Tu chcesz nuggetsy, dwa nuggetsy. No to ma pan dwa nuggetsy. Dwa nuggetsy, nie z ziemi, to więc są smaczne. Nuggetsy. A masz te kotlety? Już, zamawiam. O, co ja tu znalazłem? Nie. Sorry. Moje uporządkowanie. Co tu się dzieje? E, młody! Co, czemu tu na ziemi jest? Nie za to ci płacimy. Ale to właśnie, to co ty robisz? To za 5 sekund. A, chyba, że tak. A czyja to ta Mazda tutaj taka? Przepraszam, moja druga praca tutaj przyjechała. To jest Clio! To jest Clio! Proszę pana, ale ja... Myślałam, ja, że Cio. Ja już nie pracuję jako tirówka, proszę pana. Jak to nie? Masz śmieci. Ale niech pan się cieszy, przynajmniej płacimy panu, nie? Tam mi lepiej płacili. Ale ej, co tam na ziemi nugget zrobi? Ale tutaj mamy fajne bonusy. O. No to jest tacka na ziemi. Kto wyrzucił tą tackę randomowo? Chyba klienci. O, idzie. Do mnie idzie. Chicken. Panie, ma pan. Co? Jak to? Panie, kotlety przynieś. Dobra. Już. Co powiedział? Już nie pamiętam. Tak się oburzyłeś i nie pamiętasz? Tak. Ale widzę tutaj, według mojej analfabetyckiej tutaj zdolności czytania, ludzie są zadowoleni, bo jest uśmiechnięta buźka. Cyk, cyk. A śmieci trzeba wynieść, ale nie wiem. No to wynoś. Ale nie zapomnij też o sobie. Ty siebie wyniesiesz. Nie ma? Co pan chce? O, pan chce to. No to niech ma pan, siup. I nakarm naszych meneli. Klient zadowolony, klient nasz pan. No popłaci nam, ale do momentu, póki jest w restauracji, później go możemy przytulić. Lekko dotknąć. Ej, ty pytanie, gdzie są bułeczki? Już przynoszę. Proszę, żeby się nie... Tutaj są. Proszę nie krzyczeć. Ja już o wszystkim pomyślałem. Ty, Nic nie było. Wiecie co, macie tutaj takie pudełeczko. Bo tutaj zaraz trzęsienie ziemi od tych rąk twoich będzie. Nie chciałem wam mówić, ale trzęsą mi się strasznie ręce i co mogę z tym zrobić? Nie przestać pić. Niech się pan zabije. A coś poza tym? Jestem studentem medycyny, wiem co trzeba robić. Aha, jak to nie to co zamówił? Obyś lepiej kroił ludzi niż zamawiał żarcie. Dobra, zobacz, co jeszcze potrzebuję. 9 razy śmieci potrzebujemy i zarobić 8 dolców jeszcze. No. Na kim mamy zarobić? Jakiś tutaj teraz kawałek bułki leżał. Ej, czemu są dwie nieupieczone bułeczki? Do piekarnika je. Właśnie nie wiem, czemu tam były. Cyk. O, nie. Masz. To damy tu. Wkładam ci. To trzeba będzie roz... No dobra, trzeba przyznać, że nasz student wzorowo wkłada bułki. No, ale tylko to. Co pan chce? 4 nuggetsy, nie ma problemu. Świeżo zrobione! Ej, kiedy robiłaś nuggetsy, Klaudia? Zawsze robię. Jak dawno? To?! Co powiedział? Że była ubrudzona tacka! Może dlatego, że Szymon ciągle zrzuca tacki na ziemię. Nie, ja. Niemożliwe. Szymon, nasz wzorowy uczeń. 4 nuggetsy znowu chcesz. Dobra. On tylko udaje utrącić mu pensję. Już nie będzie 5 na ale ja już nie mam co mu utrącić, musisz teraz dopłacić chyba. O, dałaś mu już. Tak. Oj, koniec. O nie. O! Nie, nie, ale... 4 gwiazdki.